Wojciech Pająk z klubu Łączą Nas Suwałki został trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach. Za kandydaturą zagłosowało 16 rajców, przeciwko były 2 osoby, a 4 wstrzymały się od głosu. Po wyborach samorządowych, które miały miejsce jesienią ubiegłego roku, 2 fotele wiceprzewodniczących objęli radni Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Jacek Niedźwiecki z ugrupowania Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Trzeci fotel zaproponowano radnym z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Ci propozycji nie przyjęli. Na kolejnych sesjach do programu obrad wprowadzano propozycję wyboru wiceprzewodniczącego, ale nie było kandydatów. Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk wystąpił z propozycją, aby nie wybierać trzeciego wiceprzewodniczącego, bo 4 osoby to jego zdaniem zdecydowanie za dużo. W ocenie radnego wystarczyłyby jedynie przewodniczący i jeden zastępca, a kolejne osoby idą jedynie po wyższe diety. 4 osoby w prezydium Rady to jest znacząco za dużo, to jest prawie 20% składu Rady Miejskiej. Oczywiście wiemy, że w ślad za tym idą wyższe diety i mi się wydaje, że ten punkt być może jest tylko po to, żeby ktoś w końcu kogoś zgłosił dla wyższych diet. My to oceniamy jako marsz po wyższe diety. Jako dzielenie łupów politycznych uważamy, że nie ma podstaw, żeby powoływać kolejnego wiceprzewodniczącego Rady, który będzie zasiadał przy tym stole tylko po to, żeby otrzymać wyższe diety. Pracujemy na rzecz mieszkańców Suwałk, jest to funkcja społeczna, tak traktujemy swoją pracę w Radzie, my tak do tego podchodzimy, chcemy pracować w komisjach, tam się realizujemy. Zdaniem Sławomira Sieczkowskiego radni mogą wykazać się pracując w komisjach i nie ma potrzeby, aby wydawać publicznych pieniędzy na wyższe diety. To jest kilkaset złotych. Myślę, że szeregowy radny, jeżeli nie jest członkiem komisji, trzeba było to sprawdzić, ja się nad tym aż tak szczególnie pochylałem, ale między 30% najniższego wynagrodzenia, które wynosi teraz 2250 zł, wiceprzewodniczący 90%, więc tu różnica jest dosyć istotna, tak? Oczywiście jeżeli radni pracują w komisjach, udzielają się, a to wiemy, że wymaga i przygotowania i zaangażowania się w pracę na rzecz mieszkańców Suwałk, otrzymują stosownie większe diety, 10–20%, także pracując w komisjach można zrekompensować, tak, otrzymać rekompensatę tego czasu i uważam, że to już jest wystarczające. Sięganie po tak wysokie diety jest moim zdaniem nieuzasadnione, nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby, żeby z budżetu te środki komuś tam przekazywać. Większość radnych odrzuca wniosek Sławomira Sieczkowskiego o rezygnację z wyboru wiceprzewodniczącego. Zbigniew de-Mezer z klubu Łączą Nas Suwałki zgłosił kandydaturę Wojciecha Pająka. Myślę, że pan radny, ale też wszyscy wiedzą doskonale o tym, ile zaproszeń wpływa do nas jako do radnych na różnego rodzaju uroczystości, spotkania, więc uważam, że ktoś z nas powinien zawsze na tych uroczystościach być, bo tak wypada. Nie zawsze pan przewodniczący może być, nie zawsze zastępcy, którzy tutaj są obecni. Stąd nasza propozycja, żeby rozszerzyć skład wiceprzewodniczących Rady. Pan tak cyferkami operował, te procenty panu się tak fajnie liczyły. Dobrze, idźmy w kierunku procentów. Nas jest 12 z 23. To jest trochę więcej niż połowa, więc jeżeli skład tutaj prezydium jest połowa, ma pan rację, liczmy procenty. W takim razie ten trzeci wiceprzewodniczący według pana metodologii tutaj tłumaczenia należy się naszemu klubowi.